my bitch call, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on the comma. They say the pussy or the comma. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. With the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Gold on my teeth and on my neck. Vítam vás, bardzo serdecznie, przy tańczu Lubica, to jest kolejny odcinek Sensymatora X-Day 11. Proszę was serdecznie do obejrzenia tego materiału. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z lotniska Hania International do lotniska Papos International. Niemal Bruda Sierra Alfa. No, nie ma czarni papa, coś tam. Nie wiem, już to przeczytajmy, co muszę przypomnieć. Wielka premiera roku. No, nie wiem, teraz czas. Najnowsza FIFA 21, teraz w super cenie, a do tego darmowy upgrade do wersji na Xbox Series oraz PS5. Znaczy, nie bez zbędnego przedłużania. Połączymy serię, załączymy emergency live. Podświetlenie głównego panelu. Podświetlenie dolnego panelu. Dzisiaj nie macie na żadnych wirtualnych linach lotniczych. Jedyne, na czym możecie mnie spotkać, to na radara z Project Flya. Jeśli chcecie wiedzieć wszystko na temat lotu. Oczywiście wszystko jest nagrywane na żywo. Nic nie jest wycinane, nic nie jest usuwane. Będziemy wycinać z wysi 33 000 stóp, gdzie stanie lotu ustawione. Wróćmy do ci ustawienia również i tutaj. Okej. I zaplanujmy sobie rozłożenie naszego bagażu. Mamy mieć 7150 kg paliwa. Pasażerów pokazuje mi 174. To jest 80 minus 6, więc na jednym miejscu będzie 30. Ok, żeby tam było 18400, to tutaj trzeba wpisać. Tak, nie. O. Jeszcze jedna. Dobra, teraz jest... Okej. Tak, widzisz, my tu mamy swoją muzykę, chyba mamy to przy lenerze. Odtwarzają utwory.
na rynku wątpliwy. Rozpocznijmy pakowanie ludzi na pokład. Przejście na otwierajmy drzwi. I wysuwamy schody. My w tym czasie, drodzy Państwo, możemy sobie przeprogramować FNC. Jo. FNC. FNC, gdzie jesteśmy na lotnisku numer 0 Alfa. Gate 10. Jeszcze sobie również wpiszę to w gate. Jak nie pokazuje się MB. Dobrze, RAM 10 bynajmniej. Z tego co mi wiadomo. Dobra, pozycja GPS-owa. Oczywiście wszystko mam całą trasę już zapisaną i gotową, żeby tylko to wpisać. O, myślałem, że się symulator zaś. O. Taka jest nasza trasa lotu. Aktywujemy ją. Paliwo planowane oczywiście po prawej. Tu jest wyświetlana ilość ogólna paliwa. Ile my mamy, a to mamy, ile mamy planowanego. Rezerwy mamy 1,9 tony. Całe koszty 30, cruising, altitude 3,0. Duty, żeby przejść do 1 limit, trzeba tu wpisać. 0, nie ma tego ustawionego na odpowiednie lotnisko. Dobrze, więc w takim razie. A, bo tu nie mam PIS-u. Rozumiem. Ja się nie dowiemy, do jakiego pasa dzisiaj startujemy. No cóż, szkoda. Aktualny metr jest bezwietrzny. 0000. No, w takim razie startujemy z pasa numer 11. Pas numer 11, ścieżka wylotowa. BB1B. Ok. Okej. Teraz to nie fajno, tylko mam przewiat 0. Temperaturę mamy panującą w powietrzu 20 stopni. Ciśnienie 1017 hektopaskali. My również tu sobie ustawimy. Okej. No co tam nie dorzucimy? No ze startem 6, 8, 4, 5, 4. Okej, i CG mamy 19, 8. Źle. Okej. AP 5, wszystko się zgadza. Nie będziemy mieli więcej latek na sekundę przez pewne ustawienie. Już mają aktualizację XPlane'a do nowszej wersji. Również aktualizacja OBS-a do nowszej wersji, tak? Zgadza się.
aktualizowałem OBS-a. Więc mam nadzieję, że będzie lepiej niż gorzej. No paski lepiej wyglądają, bo tutaj płynnie fajnie działają i się nie przecinają. Dobrze, a my przejdźmy do tego fajnego na to kalkulator, jakby mógł tak powiedzieć. Może nie mamy. Ale nie, będziecie wiedzieli jeszcze co to jest i jeszcze będziecie w komentarzu. Nie, to nie pokażę wam kalkulatora. Ale w Google idzie to ci wyszukać. Prędkości startowej, VLAN i tak dalej. Ja tylko zresztą mówię, że obliczę temperaturę, limit ciągu i takie inne rzeczy, więc bardzo ciekawy i fajny program, polecam. Co ja tu nie będę już nic, dobrze, poczekajcie. A, w tym kalkulatorze mieliśmy powpisywać. Nasza masa startowa jeszcze raz jest 68,5 ton. Dobrze, temperatury mamy taką. Termometr rower, rozsiła 0. Runway heading. Mamy 107. Dobrze, i wysokość tego lotniska 490 stóp. Dobrze. Dziękuję. Więc teraz tak. Na oko wpisujemy wartości. Znaczy na oko wpisujemy wartości. A ja mówię. Ani jeden. Pomyśl 98,7. O, jest bardzo dobrze. Take off. Klapę piąteczki. Cenie 5,75 trymer. Zostawmy VLAN 144 i Rotip 146 i VTO 154 mi to potrzebuje. I to jest właśnie jeszcze taka ładna następna strona. I się wpisuje Kidding Passa. To już ustaliliśmy, że jest to 107. I że wiatr mamy 0,0,0. Łamany na 0. Będzie złe wprowadzenie. No dobrze, to nie wprowadzimy tu.
W takim razie. Ja to myślę, że no to akurat nie jest najważniejsze, to najważniejsze jest to, co ja tu ustawiam według programu. Dobrze. W takim wypadku jesteśmy gotowi do lotu. Mamy triplan naszego wypychania. Na początek tu się będzie ono odbywać. Nie, w sumie trochę przesadziłem. Czy wiesz, że Spotify co tydzień tworzy playlistę specjalnie dla ciebie? Co poniedziałek dostajesz nową playlistę, składającą się z 30 utworów, które wybraliśmy w oparciu o muzykę, którą uwielbiasz. Nazywa się Odkryj w tym tygodniu i możesz posłuchać ją choćby w tej chwili. Ground to cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Utwór, który wpadnie ci w ucho, zaznacz ikonę serduszka, aby później łatwo go odnaleźć. Kliknij baner i odkrywaj muzykę. Chowamy. Dzięki za słuchanie. Nie ma wsiadania. Serio? Mogliście przecież włączyć radio. Naprawdę, bo przeciąg musi być. Albo płytę winylową, albo kasetę magnetofonową. Myślę, że żartuję. Ja mogę słyszeć to, co miałem na obsługę podczas lotu. Mam nadzieję, że wam się to również spodoba. Spotify. Wielkie dzięki za to. I życzymy miłego słuchania setek playlist, które czekają na was. Spotify. No właśnie, zasubskrybujcie kanał i zostawcie dzwoneczek. Wam powiem i zapomniałem włączyć informacje. Live on wolę. Przydarzy. Zapraszam was bardzo za to, ale już wszystko działa. Ja należę. No i nie myślę, tak? Czy niczego nie pominąłem? Widzimy oczywiście jako linia lotnicza Ryanair na realnej trasie, teoretycznie. O nie realnej godzinie, ale przy realnej pogodzie. No skoro drzwi mamy zamknięte, to powinienem tego włączyć. A się tam czynność wykonam. Miał bumper. APU bleed. I wyłączam APU. Okej, pomysł. Fiuj. W taki sposób. Ground to cockpit. Tow is driving up. No i ja dzwonię po pushback. Jak już. Już jej pilni się uruchamia. Zaraz zaskoczę. Okej. Okay. Wszystko związane się nam odłączamy. Światła nam medium. Okay. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. That's No, wszystko się zgadza. Okej,
Collision Night. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Park brake off. Starting pushback, and you may start engines. Może więc uruchamy cały silnik. Informacja dla pasażerów na przywitanie. Ladies and gentlemen from the flight deck, this is your captain speaking. On behalf of all the crew, welcome aboard this flight. We expect to be departing on schedule today, and weather on route is looking pretty smooth. Shortly, the cabin crew will be showing you a safety demonstration. This is for your safety and for those around you, so please give them your full attention. Once again, you're all very welcome on board. Przechodzę przeglądem, nie robię tego co powinienem robić jako kapitan. Operation complete. Go ahead and set the parking brake. Disconnecting tow. Stand by. Witam serdecznie, panie Sztyle. Dziękuję za zasubskrybowanie kanału. Dziękuję za pomoc w jego rozwoju. Witam serdecznie na transmisji naszego. Nie miałbyś tu pozostać jak najdłuższej wyczuwanie. Serdecznie witam. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Myślę, że mi się czapią chłopachy zwiesił. Już nie się tak było.